Tutaj mamy, zaczynamy listę od, no to są chyba Fiaty, nie? Potem mamy tego małego Fiat. I tak, mamy Acura NSX, Type RSX Type S, R. A tutaj sobie możecie zobaczyć. Jest tych samochodów od zarąbania. Na pewno każdy z was znajdzie coś dla siebie. Gremlin X. Javelin. Tu mamy World... A czekajcie, można go kupić? Wow. Wcześniej chyba był w dodatku, albo w ogóle można by go było zdobyć tylko w Forzatronie, w tym Forzie Horizon 3. Tu mamy Nomada Ariela. Tu mamy Ascari. Właśnie muszę go przetestować. O, niewiele kosztuje. Można by było go zbadać. To jest klasa S1 na starcie. Ciekawy. Obadam go na pewno. Tu mamy Astony Martiny. No jak widzicie, jest ich trochę. Mamy Aston... Są też Astony Martin. O, jest 177. Zajebisty. Lubię go. 177. Vintage S. Yeah. Trzeba je posprawdzać. No i Audi. Audi. Z Audi jest co też wybierać. Audi V10 Plus, R8 V10 Plus, V10 Plus 5.2 FSI, RS5, RS2, RS4, tak, RS6 jest, o, RS6, fajnie. Co tutaj jeszcze mamy? Austin, tu nawet nie wiem, co to za marka jest, ale są. I ten samochód jest ciekawy. Auto Union. 10 milionów kredytów! Czy oni na głowę upadli? Można nim się przejechać w tym... w wyścigach kaskaderskich. Buick Mono, Bentley Continental, Bentayga, Continental GT Sport, GT Speed. 8-litrowy... 1 500 000 kosztuje. Zobaczcie, 8 liter Bentley. Co to jest za jeden? Nie wiem. A czemu on jest w innej kategorii? Aha, dobra, nie, to jest Bentley, okej, myślałem, pomyliło mi się z Bugatti. Bugatti też miało takie starsze autka, nie? To Ascari było w Forza Horizon 1, o! BMW GTS, to jest zajebisty samochód, w ogóle te nowe BMW są świetne z wyglądu, fajne przody mają. BMW M4 jest świetne. No, jeśli chodzi o listę BMW, to tutaj też mamy co wybierać. Isetta już nawet kupiłem. Bugatti, mamy tak, Chirona, czy Chiron, Veyron Supersport, EB110 Supersport, Bugatti Type 35C, mamy nie wiem jak się czyta, Regal GNX, jego chyba też kiedyś robiłem do driftu w Forza Horizon 3. Tutaj mamy CSV Cadillaca, ATSV. Aha, bo ten jest czterodrzwiowy, a ten jest taki sportowy, nazwijmy to, nie? Ale ten interfejs jest kiczowaty, mówisz? No to zależy kto co lubi, mnie on nie przeszkadza. Czyta się Buick, Buick, tak? Buick, nie wiem jak to się... dziwna nazwa jak dla mnie. Caterham, Superlight R500. No i tu mamy Chevrolety dalej. Z Chevroletów też mamy. Co tu ciekawego jest? Z28 Chevrolet Camaro. Korwety. No, korwet jest tutaj trochę. Jest ZR1. To jest, świetnie wygląda ta korwetka. Mamy Stingrajkę. To jest chyba pierwsza korweta. Nie. To jest chyba pierwsza korweta. Także korwety mają sporą historię, nie? Co tu mamy? Chrysler? Tylko jeden? Dziwne. Datsun. Tu mamy Dodge. To jest jakiś nowy SUV. Nie kojarzę go. Vipery. Viper 1, Viper 2, Viper 3, Viper 4. Także z Viperów macie co wybierać też. Kupuj Volvo. Dokkenwart. Tu mamy Speedster Edge. Jakaś dziwna marka. Jakieś nowe marki poprowadzali w ogóle do tej Forzy, ale to fajnie, bo się pozna trochę tej motoryzacji więcej. Ja tak czasami, ja bardzo dużo właśnie rozpoznaję tych samochodów właśnie z gier. I potem sobie coś tam o nich czytam, inspiruję. Patrzcie ile Ferrari jest! Ja pierdziele! Co? Zobaczcie, chyba największy wybór Ferrari.
LaFerrari jest, Italia, Enzo, F50, F40 jest, Dino. Która to jest ta? O, jest 250 GTO. 10 milionów, to nie kosztuje aż tak dużo. Jest chyba jakiś pojazd, który kosztował 15 milionów, tam wcześniej był, nie? Tutaj mamy Fordy. Z Fordów mamy dużo wybór. I tak, jest GT z 17 roku. Ford GT, Mustang GT, no. M Sport Fiesta, to jest jakaś rajdówka chyba. Mamy z Transita też. Jest tego naprawdę dużo, zobaczcie. Jest co wybierać, jest Capri nawet. Jest jakiś Falcon. O, jest ten ziomek! Super wagon. Jak robiłem nim ten. Wyzwania od widzów, od was. Oh shit. A właśnie, i ten kosztuje 10 milionów, a chciałbym go mieć, bo świetnie wygląda. W Fordzie Horizon 3 zamiast tego samochodu wybrałem Chevy Daytonę. Po prostu wybrałem Daytonę, która też była bardzo droga. A tego nie wiem. Angelia. Jakiś Ford. Tutaj mamy te Formuła Drift, co sobie już patrzyliśmy. GMC, jakiś van. Hennessey Venom, proszę bardzo. Hennessey Venom GT, 1 200 000 tylko kosztuje, niedużo. Ale z tego co pamiętam, on w tych Fordzach słabiej się prowadził. Mówicie, żeby szybciej przewijać, tak? Holdeny mamy tu. Tutaj mamy Hondy. Type R. Ta najnowsza Type R. Co to za Honda? Wow! S2000, NSX. A ciekawe, czy jest też Acura NSX, nie zwróciłem uwagi. Jest stara CRX, Hondziak 1. Co to jest? Twerk Stallion. Proszę bardzo, to następny samochód driftowy. I te samochody driftowe, bo to też są samochody driftowe, one były w Fordzie Horizon 3 w dodatku, a tutaj są na starcie już, zobaczcie. Bardzo fajnie i polecam wam, jak będziecie już grać, tego zajebistego Mustanga. On ma napęd na 4 koła, ale tak driftuje zajebiście, że to jest szok. Dobra, następny. Hyundai. Jeszcze nie widziałem w tej grze Hyundaiów. Ale może były, bo ktoś tam pisał na czacie, że były te Hyundaie kiedyś. Infiniti Concept, Q60. Jaguary, to nie wiem nawet co to, jakiś Scout. Tutaj mamy Jaguary. Z Jaguarów mi się osobiście najbardziej podobał F-Type. To był chyba ten. To niewiele kosztuje. Także Jaguary. Aston. Co to jest? Aha, to wersje Jamesa Bonda, tak? Te samochody. Tutaj mamy DBS-a. Jaguar najciekawszy jest z tego dodatku o Jamesie Bondzie. Najfajniejszy. No i jeszcze Lotus Esprit, który... A zresztą zobaczycie. Tutaj mamy Jeepa. Tutaj Kia Stinger. Koenigsegga mamy Regere, One to One i Agere. Najtrudniejsze samochody do prowadzenia chyba w Fordzie, jak z tego co pamiętam. Wysłałem ci donate z tym Datsunem, a już dawno, a ty nic. A co tam o tym Datsunie? Mamy tutaj KTM X-Bow R. I patrzcie, i doszliśmy do Lambosów. No i Lambosów nie mamy aż tak dużo. Mamy na przykład Aventadora, który kosztuje tylko 310 tysięcy kredytów, bardzo mało, ale już takie Centenario 2 miliony 300. Veneno kosztuje 4 miliony 500. Nie wiem dlaczego aż tyle. Ale jest Sesto Elemento, które kosztuje 2,5 miliona. Natomiast Gallardo Super Lagera jest zajebiste, super mi się tym samochodem jeździło w trójce i zdecydowanie chciałbym mieć, a jest najtańsze, tylko 180 tysięcy kredytów. Nie wiem, ten samochód jest przepiękny, także ja się cieszę, że ten samochód jest taki tani, zaraz sobie go kupię. Tutaj mamy Lambosy i tu mamy Lancie. Mamy Land Rovery, Local Motors, mamy Lole. Local Motors jest taki fajny opływowy, offroadowy samochodzik. Tu mamy Lotusy. A jest Elis? Ej, nie, jest Elis. Exige jest, ale Eliski nie ma.
Exit, to jest taka ulepszona Eliska, no nie? Czy będzie seria z Dakar 18? Widziałem tę grę przez chwilę, ale coś tak widziałem, że niezbyt to wygląda, szczerze mówiąc. Veneno drogie, bo wyprodukowali tylko 3 sztuki. No dobrze, ale w grze możesz sobie ich wyprodukować 6 milionów. Ale nie, rozumiem. Tu chodzi o zachowanie pewnych proporcji. No mi się to podoba, że Veneno jest drogie, bo to znaczy, że nie będziemy często go widywać na drogach wyścigu, bo jest paskudne. Veneno. Lepiej, jeśli będziemy widzieć częściej Centenario, bo Centenario jest fajne. Dobra, jedziemy dalej. Maserati. Tutaj mamy też tego, no nie za dużo, 6 sztuk łącznie. Mamy też takie fajniejsze, starsze samochody, już takie z lat... Z którego to? 10 milionów, okej, to nieważne, jego nie będziemy tam testować. A 39 rok, także bardzo fajnie. Bardzo mało mamy Mazdy, myślałem, że będzie ich trochę więcej. No ale na szczęście mamy RX-7, mamy RX-8, no i trzy miatki mamy. I Savane RX-7 mamy też. No i McLareny. Mamy tak, Senne, ten najnowszy 720 S Coupé, P1 najfajniejszą chyba, jest śliczna. No i F1 z siedziskiem pośrodku. Bardzo spoko. Dobra. I tak, mamy tutaj Mercedesy. Tylko zobaczcie teraz, to jest podzielone. Jest Mercedes AMG i mamy Mercedes Benz po prostu. Nie wiem, czym to się różni, dlaczego to zostało tak podzielone. W każdym razie mamy GTR Mercedes. Mamy C63 S Coupé. Jeździłem nim w rzeczywistości, jest stary. GTS Mercedes AMG, no to taki chyba po prostu gorsza wersja tego. Nie wiem, oba te samochody są już i tak kozackie. No i mamy Unimoga, to jest chyba najcięższy z samochodów, jakie tutaj są. Czy można tutaj staty przełączyć? O, można. Więc mamy tu 7 ton. Tak, Unimog waży 7 ton. Ten, którego sobie już kupiłem, Mercedes, ten, ta taka ciężarówka, waży tylko 5 ton i 500 kg. Także Unimog chyba jest najcięższym pojazdem w grze. Następnym razem wezmę go do... Może uda się zatrzymać nim pociąg, zobaczymy. No i mój ulubiony osobiście Mercedes C63 AMG. Okej. Okay. No i mamy jeszcze 300 SL Coupé. I ten jest taki też ciekawszy. No mówię, tutaj są w tej części takie też bardzo stare modele tych samochodów. I też mamy tutaj z 39 roku Mercedesa. Mamy tu Mercury Coupé, Mayersa, mamy Metro MG. To jest marka MG. Nie wiem, nie słyszałem. Mamy markę Mini, Morgan, Three Wheeler. Trzeba będzie go kupić koniecznie. Ale jest ciekawy, ja nim jeszcze nie jeździłem chyba. A może jeździłem? Już nie pamiętam. Zrobimy go na drift. O kurde. Mamy Nissany. No i zobaczcie, jeśli chodzi o rodzinę Nissanów, to tutaj chyba też będzie trochę do wyboru. Mamy oczywiście GTR-ka najnowszego. Mamy... Co to jest? A to jest też GTR R35? Ale tak na tym czarnym to dziwnie to wygląda, no nie? Mamy 370, 350 Fairlady Z. Mamy Silvię. No, będzie z czego wybierać, ale Nissana R34 nie zobaczycie. Nie zobaczycie R34 niestety. Także tutaj minusik pod tym względem. Mamy Oldsmobila, mamy Opla, Opel Manta, mamy Pagani, Huayre, czekaj, BC, to co to był skrót, już nie pamiętam. W każdym razie ona jest chyba jakaś tam lżejsza, z włókna węglowego cała, tak samo jak Pagani R. Pagani R dostaje się na samym początku, jeśli ktoś ma tą wersję Ultimate Forzy. No i mamy jeszcze Cinque Roadstera, Peugeot, Plymouth,
Polaris, Pontiac, ten jest bardzo fajny, Trans AM GTA, GTO Judge, ten jest spoko. R34 jest za odpowiedni level. Aha, o, fajnie. Tu mamy porszawki. Sporo jest tych porszawek, patrzcie. Jest naprawdę dużo. A ciekawe, czy jest jakaś... Ta chyba będzie z pakietem RWB. Któraś z nich na pewno ma pakiet RWB, że możemy bodyki do nich założyć. O, jest to Porsche, które mi się rzuciło... Dobra, 10 milionów, zajebiście. Dlaczego samochody, które mi się podobają, są takie drogie? Radical, samochód, który w Forza Horizon 3 był w DLC, teraz jest za darmo. Reliant. Zaraz chyba będzie tutaj ten najlżejszy samochodzik, nie? Renault Megane, Renault Clio, RJ Anderson, S7, Chevy Daytona. 8 milionów, jest, Daytona jest tańsza chyba. A nie, w trójce chyba też kosztowało 8 milionów, już nie pamiętam. Spania, GTA Spano, Subarki, no i mamy oczywiście tą moją ulubioną. Szkoda, że Porsche 928 nie ma. Nie zwróciłem uwagi nawet. Ale i tak jest spory wybór tych Porszawek. Dobra, to było Subaru. Subarek mamy 7. Sunbeam, Talbot, Tamo. O, Racemo. Nie miałem go jeszcze, a może go testowałem. 600 tysięcy, weź daj spokój, już wolę sobie Lambo kupić. Ile ten waży? Co? Ja pierdzielę, patrzcie jaka waga tego dziada. To jest chyba najcięższy samochód. Chociaż Unimog ważył, już nie pamiętam ile, ale chyba tylko 7 ton. A ten waży ponad 7 ton, ten jest jakiś opancerzony. Ja pierdziu, ale mocy nie ma dużo, nie? Zobaczcie, 223 kW, nieco więcej od mojego Volvo, a waży 7 ton. Co tu mamy? Toyoty. Patrzcie jak mało Toyoty mamy. Nie mamy tutaj Supry. Niestety. Będziemy łezki wycierać. TVR, Vauxhall. Volkswageny. No ale za to w tej części Forzy mamy Volkswageny. Mówicie, że równe ten miał. Równe 7 ton miał tamten Mercedes. No to ten ma 7400, czyli to jest chyba najcięższy samochód w grze. Przetestujemy go też. Volkswagen. Mamy Volkswagena trójkę, proszę bardzo. Volkswagen dwójeczka, jedyneczka. Volkswagen Corrado. Volkswageny były ostatnio w Forzie Horizon 2, więc w czureczce też nimi pogramy. O, proszę bardzo, mamy ogóreczka. Podriftujemy. No i Volvo, i właśnie, dochodzimy już do końca. Iron Knight, mamy takiego, kurczę, Volviaka, który ma 1790 kW na starcie. 4,5 tony wagi. Trzeba będzie go przetestować. Mamy Volvo V60, ale to nie jest najnowsze Volvo, to jest Volvo z 15 roku, więc tutaj nie ma rewelacji. Nowe Volvo jest dużo ładniejsze. No i mamy jeszcze Lycana Hypersport i Jeepa Willisa. Czyli tak wygląda cała ta lista samochodów. Jest tego sporo, ale będą też różne dodatki na pewno z różnymi samochodami. Zawsze do Forzy są dodawane te nowe auta. Łącznie jest ich 450 modeli samochodów, także jest w czym wybierać, jest w czym wybierać. Natomiast nie ma takich fajnych aut jak Toyota Supra, takich kultowych. Jeszcze kilku tam innych takich zabrakło, o których też pewnie wiecie i pisaliście tutaj w komentarzach, także szkoda trochę, nie?